Cześć. Dzisiaj przedstawimy kolejne dwa przydatne narzędzia. Będzie to Smash i WeTransfer. I oba te narzędzia służą do przesyłania plików. No bo czasami istnieją takie sytuacje, że musimy udostępnić albo chcemy udostępnić jakimś znajomym, czy komuś z pracy, czy komukolwiek jakieś pliki. I są to czasami duże pliki, które sięgają rozmiarów nawet po kilka gigabajtów. 1, 2, 5, czyli dość duże pliki. No i takie pliki możemy w łatwy sposób udostępnić, przesłać znajomym za pośrednictwem Smash lub WeTransfer. No i teraz pokażę, jak to się robi. Najpierw zaczniemy od narzędzia Smash. Oba są bardzo łatwe w obsłudze. Smash jest to łatwy sposób na przesyłanie dużych plików i tutaj ważna kwestia. Nawet w wersji darmowej, bo oba są w wersji darmowej i w wersji płatnej, to Smash w wersji darmowej pozwala na przesyłanie dużych plików bez limitu wielkości, no co jest bardzo dużym plusem, no bo WeTransfer w przypadku wersji darmowej można przesyłać tylko 2 GB. No oczywiście jest tam dostępny też podgląd zawartości tego pliku przed jego pobraniem. No i Smash to jest interesujący hosting dla plików bez limitów właśnie rozmiaru. No i oczywiście nie musimy się tutaj też rejestrować na żadnym, ani na Smash, ani na WeTransfer nie ma potrzeby rejestracji. Następną ważną kwestią w przypadku Smasha, w przypadku wersji darmowej, to jest to, że jak komuś udostępnimy plik, no to łącze do tego pliku, gdzie będzie on mógł go pobrać, będzie ważne tylko przez 14 dni w przypadku kont darmowych. No i działanie serwisu jest wyjątkowo proste. Po prostu tutaj sobie klikamy w środek, następnie wybieramy plik, który chcemy przesłać. Plik tutaj został dodany. Następnie wpisujemy tutaj własny adres. Ja go teraz wpiszę i wpisujemy adres odbiorcy. Dobrze, uzupełniłem adres nadawcy i odbiorcy. Możemy dodać więcej. Możemy dać temat wiadomości. Tutaj temat i możemy dać wiadomość jakąś. Napisać wiadomość, nie wiem, film z wakacji lub coś, co tam będziemy chcieli. No i możemy już wysłać, ale możemy też ustawić tutaj opcje dodatkowe, jak czas wygasania wiadomości, czyli do kiedy ten plik będzie można pobrać. No w przypadku wersji darmowej maksymalny czas to jest 14. Jakbyśmy chcieli ustawić więcej, to widzimy. W przypadku wersji darmowej możemy tylko maksymalnie na 14. Możemy sobie ustawić hasło do pliku, no i ustawić, czy ma być podgląd pliku widoczny przed pobraniem. No jest na on. No i teraz możemy wysłać plik, aby był on dostępny dla osoby, która będzie go chciała pobrać, dla której chcemy go przesłać. No i teraz pozostaje nam czekać na załadowanie plików do Smasha. No i po zakończeniu procesu odbiorca powinien otrzymać e-mail z linkiem do tego pliku, aby go można było pobrać. I po kliknięciu w odnośnik otrzyma podgląd udostępnionego pliku i jeśli zechce, będzie mógł natychmiast ten plik sobie pobrać. To wszystko sprawnie i bez reklam. No i widzimy, transfer się zakończył. Tutaj możemy zrobić teraz, wybrać, że chcemy następny plik przesłać lub ulepszyć do wersji premium. No nie chcemy, albo możemy zrobić zobacz widok. No i teraz przechodzimy do Smasha i możemy kliknąć w ten link i możemy pobrać. No i tutaj nam się podaje, jak długo też ten plik jest dostępny, 13 dni, 23 godziny, jeszcze 50, no bo na 14 dni można maksymalnie ustawić. No i jaki jest wielkość tego filmu. No i też jest temat podany. No i teraz jakbyśmy sobie tutaj kliknęli, to można go pobrać. Tu mamy podgląd, widzimy, że to jest MP4, można ten i można sobie pobrać. Dobrze, i teraz możemy przejść do poczty, czyli osoba, która miała dostać ten plik, mieliśmy udostępnić mu. No to teraz przechodzimy na jego skrzynkę pocztową, czyli w tym wypadku to jest moja skrzynka. No i tutaj jest link. Dostaliśmy wiadomość, no i tutaj mamy od kogo, Mariusz Jurczenko małpa devhobby.pl. No i tutaj możemy kliknąć i możemy pobrać ten plik. No tak samo jesteśmy przekierowywani do Smasha i widzimy, że tu możemy kliknąć, tu mamy podgląd pliku, no i możemy kliknąć download i pobrać plik.
Dobrze, możemy to sobie zamknąć. No i teraz kolejnym narzędziem, które jest bardzo podobne, jest WeTransfer. No i WeTransfer jest bardzo podobny do Smasha. Zapewnia również szybki transfer plików pomiędzy adresami e-mail. Również nie trzeba się rejestrować. Różnica polega na tym, że tutaj wprowadzono limit maksymalnego rozmiaru ustalonego dla darmowych kont na 2 GB. Tutaj za pośrednictwem WeTransfer możemy przesłać plik tylko 2 GB. Zasada działania jest identyczna. Wybieramy plik, czyli wybieramy plik. Tutaj dodajemy nadawcę, odbiorcę. Ja teraz dodam. Dobrze, dodałem adres nadawcy, adres odbiorcy. Odbiorców tutaj możemy wpisać maksymalnie 3 adresy. No i teraz możemy jeszcze tutaj dodać opcjonalną wiadomość. Ja sobie napiszę tylko wiadomość. No i teraz możemy już go wysłać, klikając transfer. I teraz ważną przewagą WeTransfer nad Smashem jest opcja ukryta pod tą ikonką z tutaj z kropeczkami. Tutaj możemy kliknąć i zaznaczyć, by zamiast wysyłania e-maila wygenerować po prostu link do przesyłanego pliku. Możemy sobie wybrać generuj link. No i teraz tutaj klikamy pobierz ten link. No i teraz plik zostaje przesyłany i teraz nie zostanie w tym wypadku wysłany e-mail, tylko w tym wypadku zostanie podany nam link i ten link będziemy mogli sami wysłać pocztą do kogo chcemy. Po prostu nie udostępniamy adresów mailowych do aplikacji WeTransfer. No i teraz tutaj sobie kopiujemy ten link. No i możemy go sobie wysłać pocztą. No a my sobie go od razu wkleimy tutaj do przeglądarki. No i tutaj jest ten plik. No i teraz możemy kliknąć tutaj czy download. No i możemy go pobrać na dysk. No i tak działa WeTransfer i Smash. I WeTransfer jest również za darmo. I darmowa wersja aplikacji to pliki o rozmiarze, tak jak powiedziałem, maksymalnie do 2 GB. Jest też płatna wersja, która zwiększa limit plików do 20 GB, a także pozwala przechowywać 100 GB na koncie, jakbyśmy sobie zarejestrowali się i założyli konto. I opłata również otwiera dostęp do również szeregu innych opcji, tutaj takich jak ochrona plików hasłem, rozbudowany panel kontrolny, możliwość modyfikowania wyglądu własnej strony głównej. No, takie inne różne ciekawe opcje. Ale wydaje mi się, że te dwa narzędzia są bardzo dobre, jeśli chcemy przesyłać pliki bez rejestracji, udostępniać pliki znajomym. Jeśli mamy plik do 2 GB, to myślę, że WeTransfer jest lepszy, bo nie musimy podawać adresu e-mail, tylko wysyłamy plik i przesyłamy link, komu chcemy ten plik udostępnić. Natomiast Smash myślę, że jest znacznie lepszy, jeśli chcemy przesyłać pliki, które są większe niż 2 GB. Jeśli chcemy przesłać na przykład 5 GB, no to wtedy wrzucamy 5-gigowy plik i możemy go za darmo przesłać. No tylko osoba, która dostanie linka do tego pliku, no musi go maksymalnie w 14 dni odebrać, no ale myślę, że to nie ma problemu. Tym 14 dni to i tak jest bardzo dużo, a jak komuś przesyłamy plik, no to raczej odbiera go na bieżąco. Tak więc myślę, że są to bardzo dobre programy do przesyłania plików Smash i WeTransfer. I myślę, że warto z nich korzystać. Dziękuję.